dowodzona. Tak? Mam jeszcze pytanie do... wrócę tylko do pracy dziennikarza wojennego. Tak. To pan redaktor mówi o dziennikarzu, który, o dziennikarce, która była na płycie lotniska. Tak. I to relacjonowała dziennikarzu, który pokazywał lądujących rosyjskich spadochroniarzy, którzy na niego patrzyli jak na jakiegoś freaka, byśmy powiedzieli. Tak. Ale właśnie tutaj od razu taka myśl mi przychodzi do głowy, czy na wojnie, może to jest bardzo naiwne pytanie, ale czy na wojnie tej ukraińskiej akurat jest jakiś taki niepisana zasada, że żołnierze co do zasady do dziennikarzy nie strzelają. Przecież Rosjanie mogłoby coś takiego przyjść do głowy, żeby odstrzeliwać tych, którzy, którzy mówią po prostu o informacjach nie na ich korzyść. Tak, tak, no to było właśnie ten epizod z nagraniem lądowania dziennikarzy był jednym z wyjątków, że to się jakby dziennikarzowi udało. Natomiast tak samo pod Kijowem była sytuacja, że jechały samochody z napisem press, no i potem były poszatkowane od kul. Więc były takie wypadki, że to się, ale to było tak jak mówię, to był epizod. Co do zasady Rosjanie, i też ja to się przekonałem, na szczęście nie w sposób drastyczny, na własnej skórze, ale jakby w rozmowach z Ukraińcami, gdzie można nosić naszywkę press, a gdzie nie. Po prostu jest to niebezpieczne, no bo rosyjscy snajperzy, jak widzą press i tak dalej, to polują wręcz na... tak, więc to jest bardzo niebezpieczne. Tak jak mówiłem o tych dziennikarzach, którzy pod Kijowem zginęli. Tak naprawdę im nie powinien spaść włos z głowy. Tak? Zginął też francuski dziennikarz, który pisał o pomocy humanitarnej. Notabene pisał o pomocy humanitarnej, która mogłaby też dotrzeć na tą stronę separatystyczną, więc nie wiem, czy on tak sobie to wyobrażał, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że jakby on, będąc Francuzem i mając troszkę inne zapatrywanie na działalność rosyjską, być może nie mając doświadczenia wojennego, tego nie wiem, mógł sobie naiwnie wyobrażać, że oni to poszanują. Tak? Nie. Dziennikarze, którzy, no nie znam takich, być może byli też tacy, którzy gdzieś starali się przejechać na tą drugą stronę barykady, ale no to chyba słuch o nich zaginął, bo nie znam takich przykładów, więc takie prawo wojny, które nakazuje respektować bezpieczeństwo dziennikarza, no nie funkcjonuje. Rosjanie tego nie respektują w żaden sposób. Ukraińcy oczywiście tak, bo może być też tak, że na blokpoście ktoś powie, nie przejeżdżasz, ale no nie aresztuje cię, tak? Nie powie, że po prostu tu dziennikarzy nie wpuszczamy. Co też jest oczywiście bardzo często uznaniowe, bo to jest oczywiście już bardziej skomplikowany temat, może nie na tą dyskusję, ale Rosjanie co do zasady nie respektują prawa wojny, jeżeli o to chodzi, ale to dotyczy wszystkiego, szpitali, zabudowań cywilnych, użycia broni, której nie powinno się używać. No jak byłem w Borodiance, to przecież tam Rosjanie zrzucali bomby kasetowe zawierające, albo odpalali też pociski moździerzowe zawierające szrapnele strzałkowe. Szrapnele w ogóle są zakazane, a to są po prostu takie strzałki, które wbijają się w ciało. Nie musieli tego używać, bo i tak zrównali z ziemią Borodiankę, bo przecież Borodianka jest nazywana Małym Mariupolem. Wszystko tam zostało zniszczone. Charakterystyczne w Borodiance były takie, właśnie to się wszystkim wydawało, że to są dwa bloki. A to był jeden wielki taki, prawda? Często też w Polsce są takie wielkie bloki mieszkalne, no? Jeszcze z czasów poprzedniego ustroju. I wszystkim się wydawało, że to są dwa bloki takie ostrzelane. Tak naprawdę to był jeden długi taki blok i po środku spadła bomba. I wszystko w środku wyparowało wręcz, bo to ten wybuch, eksplozja, no w zasadzie momentalnie wszystko wyparowało. Tak? Więc przy tego rodzaju atakach no nie trzeba już używać tego rodzaju broni, no ale mimo to używają, wiedząc, że po prostu ona będzie miała takie barbarzyńskie zastosowanie przeciwko ludności cywilnej. To jest całkowicie z premedytacją robione. Wręcz są działania gwałcące wszystkie postanowienia, nawet takie etyczne na wojnie, które są takimi niepisanymi zasadami. Nie mówię w ogóle o konwencji genewskiej, bo to nie stosuje Rosja w ogóle, ale są jakieś zasady takie niepisane na wojnie, które ludzie mają tak jakby
wpisane w swoje jakieś działanie przetrwania. Często jest też tak, że czytamy w literaturze wojennej dotyczącej, nie wiem, okupów I wojny światowej, żołnierze do siebie strzelali, zabijali się, ale jakieś czasem nawet potrafili mecz rozegrać na tej ziemi niczyjej, tak, piłki nożne. Jakieś takie zasady były, może zabijano się na wojnie, natomiast oczywiście wiadomo, na śmierć i życie, ale były zasady, które przestrzegano w jakimś sensie. No, z kolejnym wiekiem tych zasad na wojnach się przestrzega coraz mniej. Armia rosyjska chyba nigdy ich nawet, możemy powiedzieć, w historii nie przestrzegała. To znamy z polskiej historii bardzo dobrze. Ale Rosja nie stosuje w ogóle nawet tych niepisanych zasad, które myślę, że nawet w ogóle armie państw uważanych za barbarzyńskie potrafią stosować. Więc to jest, to są takie najtrudniejsze momenty. Na przykład historia o gwałtach, tak? To jest bardzo takie trudne, bo to są ludzie, ludność cywilna po pierwsze, pod specjalną ochroną. W kulturze europejskiej kobieta jest w ogóle pod specjalną ochroną, tak? Można powiedzieć, zasady. Dzieci są jeszcze bardziej chronione, jakby w naszym wyobrażeniu, tak, że powinniśmy dzieciom pomagać, powinniśmy kobietom pomagać. A tutaj no nie ma zasad, bo to w zasadzie nie tylko kobiety były gwałcone, ale też dzieci. I są to historie, których ja już w Polsce nie mówię. Raz kiedyś przyjechała do mnie dziennikarka jednej z telewizji, bardzo młoda osoba, bardzo młoda dziennikarka. No i ona mi mówi, że mi opowiada wszystko, co mi mówili, co widziałem. No i zaczęła mi mówić wszystko, co mi mówili, co mi widziałem, a już po prostu po jej policzkach łzy leciały, tak? Więc doszedłem do wniosku, że my wiemy, jak ta wojna i tak wygląda, my wiemy o tej skali zbrodni i tak dalej, natomiast to nie jest chyba jeszcze moment, żeby wszystkimi historiami, ja to mówię, epatować, bo naprawdę niektóre są z nich tak trudne, że to chyba jeszcze nie jest moment, żeby tak wprost o tym wszystkim mówić. Pewnie będą jakieś opracowania, nie wiem, Czarna Księga Zbrodni Rosyjskich na przykład, będą opracowania na ten temat robione, ale jakby wiemy o zbrodniach, wiemy o skali, ale no to już są takie historie mrożące krew w żyłach, w zasadzie no tak. Rzeczywiście taki bardzo barbarzyński obraz Rosjan tak naprawdę nam się wyłania z tego, co pan redaktor mówi. I tak przychodzi mi do głowy, bo niektórzy zawsze kojarzą tą historię z I wojny światowej z 1914 roku, ten tak zwany rozejm bożonarodzeniowy między wojskami niemieckimi i alianckimi, kiedy mimo trwającego konfliktu obie strony były ze sobą w stanie spędzić jeden dzień świąt. Z tego, co pan redaktor mówi, jakoś nie wydaje mi się, żeby to było możliwe w tym przypadku podczas prawosławnych świąt między żołnierzami ukraińskimi i rosyjskimi. Nie, i zresztą obawiam się, że okres świąt będzie okresem silnych bombardowań. Mhm. Mówię o świętach katolickich, no bo też wiadomo, że na Ukrainie są bardziej może grekokatolicy, ale też prawosławni. Uważam, że w tym czasie dojdzie wręcz do eskalacji. Dlatego jakby ja bazuję na dowodach empirycznych, czyli na tym, co się już wydarzyło. To nie jest tak, że ja biorę taką prognozę z sufitu, tylko po prostu to już miało miejsce w Donbasie. Za każdym razem, jak były święta, nie było lepiej, było jeszcze gorzej. Jak było zawieszenie broni dotyczące na przykład, że dzieci mają iść do szkoły, było jeszcze gorzej. Jak były zawieszenia broni dotyczące żniw, jeszcze gorzej, tak? Czyli to wszystko jest po to, więc jak Rosjanie nawet by, ktoś by usiadł teraz z nich do rozmów pokojowych, co ja uważam, że byłoby wybiegiem taktycznym Rosjan, żeby kupić sobie czas, żeby się przegrupować. I tylko i wyłącznie uważam, że takie intencje by były. Ukraińcy doskonale o tym wiedzą, więc do tych rozmów nie siadają. Tylko i wyłącznie z tego względu. To moim zdaniem skończyłoby się to po prostu jeszcze większą masakrą, skupieniem sił i tak dalej. Natomiast co do I wojny światowej, muszę powiedzieć, że czytałem ostatnio pamiętniki wojenne Dowbora Muśnickiego, który służył w armii carskiej w okresie I wojny światowej. I jak on opisuje, można być historia kołem się toczy, jak on opisuje niekompetencje wojska carskiego, on też służył w czasie wojny z Japończykami, więc to już w ogóle klęska wojska rosyjskiego, ale powiedzmy ten front zachodni z perspektywy Rosjan,
jak on opisuje te kłopoty armii carskiej ówczesne, to naprawdę można przyłożyć, chociaż pewnie no, materiał ludzki może nie był aż tak barbarzyński, bo wówczas przecież też w armii carskiej dużo Polaków służyło z przymusu, tak? Bo po prostu państwo zaborcze, więc dużo służyło innych nacji, które no, na terytorium, nie wiem, czy dzisiejszej Ukrainy, czy na terytorium Polski, czy tam Białorusi i tak dalej, w ogóle nie mieli intencji, żeby krzywdy robić tym ludziom. To już władze carskie miały takie intencje, tak? Ten odwrót wojsk rosyjskich, gdzie palono wszystko i on opisuje te dantejskie sceny, po prostu jak ludzi przeganiano, palono, Rosjanie palili wioski, nawet Niemcy nie musieli ich zdobywać, bo po prostu nic tam nie zostawało, więc to wszystko, ta niekompetencja logistyki rosyjskiej, indolencja dowództwa, naprawdę, to aż jak się czyta, to aż człowiek się zastanawia, że prawda, to są Rosjanie zrobili. No ale to właśnie tak jak mówię, no historia lubi się powtarzać jako farsa. Może też kilka słów powiem o Bliskim Wschodzie, bo tak jak mówię, byłem 4 razy na Ukrainie i 3 razy na Bliskim Wschodzie. To jest też bardzo ciekawa sprawa, bo do tej pory wydawało nam się, że areną takich zmagań militarnych to jest właśnie Bliski Wschód. Tak? Oczywiście pomijając Donbas, no to jak ktoś mówił wojna, gdzie się toczył wojny, to na Bliskim Wschodzie. I ja właśnie wyruszyłem w taką podróż po Bliskim Wschodzie reporterską, gdzie, co było też taką moją intencją, bo uważam, że to są takie białe plamy polskiej historii, gdzie starałem się no, dotrzeć do epizodów z życia wielkich Polaków, których nie znamy. Bo tych wielkich Polaków znamy, no bo każdy zna Słowackiego, Mickiewicza, czy no, mniej osób pewnie Osendowskiego, ale powinni znać Osendowskiego. I dotarłem do tych takich epizodów ich życia, które właśnie opisałem w książce. Jeszcze raz pokażę, dzięki stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Słowacki, Mickiewicz i Osendowski na Bliskim Wschodzie, reportaże o polskiej tożsamości kulturowej. I no jak sam tytuł wskazuje, punktem wyjścia tej publikacji, tej książki jest los gigantów polskiej literatury, którzy to po tym Bliskim Wschodzie podróżowali. Natomiast książka ta i w ogóle historia tych ludzi, o których wspomniałem, tych polskich gigantów kultury, ona wiąże się w sposób niesamowity wręcz z dzisiejszymi czasami, dlatego że niewiele osób ma świadomość, że Adam Mickiewicz umarł w Turcji. Natomiast po co on w tej Turcji był, to jest bardzo ciekawe pytanie. Jak wiecie, Słowacki i Mickiewicz tworzyli w czasach po rozbiorach, czyli w czasach zaborów i Turcja, no, która dzisiaj też jest w NATO razem z Polską, jest sojusznikiem Polski, gdzie próbowano w oparciu o Imperium Osmańskie tworzyć na przykład polskie oddziały. I wojna krymska, o której też trochę tutaj piszę, to była wojna, na której skompromitowała się armia rosyjska. To była, wojna nowoczesna, no jak sama nazwa wskazuje, działa się na teatrze krymskim, czy w ogóle na ukraińskim. I to także jest kalka z tamtych czasów. Oczywiście dzisiaj Polska jest na mapie, Ukraina jest na mapie, więc tu mówimy trochę o innej sytuacji, ale no to jest niesamowite, że Mickiewicz udał się właśnie do Imperium Osmańskiego, do Turcji, żeby tworzyć legiony polskie, które mogłyby w ramach tych starć z Rosjanami walczyć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, i to jest właśnie też ogromne dziedzictwo Polaków w Turcji, którego nie znamy i którym mało mówimy. Jeżeli chodzi o Słowackiego, to akurat na terytorium dzisiejszego Libanu w klasztorze Gaziry stworzył poemat Angelii, śledzącym dzisiejszą sytuację związaną z wojną, polecam wszystkim, taki mesjanistyczny poemat, wyjątkowy, jedno z najwybitniejszych dzieł. Na Osendowskim każdemu, który śledzi literaturę antykomunistyczną, także bardzo aktualną, mówić nie muszę. Osendowski napisał książkę Lenin, która notabene przez ambasadę sowiecką była blokowana, żeby nie była tłumaczona na inne języki. Wspaniała książka, która obnaża, dekonstruuje mit, prawda, o liderze robotników, Leninie i tak dalej. To wszystko jest tak aktualne, że no, można powiedzieć, refleksje są dwie. Pierwsza negatywna, że nie powinno to być już aktualne, no bo to jest historia, ale okazuje się, że niestety jest cały czas bardzo aktualne.
No ale pozytywna jest taka, że zobaczmy, że w polskiej historii i tych bieżących wydarzeniach Polska i Polacy odgrywają rolę pozytywną. Rosja odgrywa rolę tą negatywną i wiele głosów, no to przez wiele lat, prawda, w dyskusjach geopolitycznych słyszano, że Polacy mają się czego wstydzić, bo nie prowadzą realpolitik, bo nie mają realistycznego zapatrywania na politykę, prawda, że są romantyczni, zanoszą waszą wolność i tak dalej, i tak dalej. A na przykład politykę Putina wskazywano jako na taką, prawda, politykę imperialną, ale w stylu nawet bismarckowskim, realpolitik, nawet były środowiska w Polsce, na szczęście marginalne od samego zarania, które wręcz przedstawiały postać Putina jako w ogóle wzór polityczny. No i co się okazało? Z perspektywy takiej czystej oceny politycznej wobec tego, co ci ludzie mówili na temat Putina, no widzimy kompromitację wojska rosyjskiego w okopach. Rosja uwikłała się w długą wojnę. Wcale nie jest przesądzone, czy pierwsza zmęczy się wojną Ukraina czy Rosja. Więc to, jeżeli to pytanie jest cały czas otwarte, to oznacza ogromną klęskę Putina. Przypomnę tylko, tak powiedzmy z tego gruntu geopolitycznego, że apetyty Putina było wiele większe niż Ukraina. To, że Ukraińcy obronili Kijów, Charków, Mikołajów i wybili zęby rosyjskiej armii, to wcale nie oznacza, że Putin nie miał większych planów, ponieważ na wojnę szedł najpierw wystosowując ultimatum, żądanie wobec NATO o wycofaniu się z Europy Środkowo-Wschodniej, więc apetyty mogły być o wiele większe. Po na przykład, gdyby potoczyło się to wszystko inaczej, po aneksji Ukrainy, nie mielibyśmy pewności, czy by się nie okazało, że jacyś, prawda, separatyści w cudzysłowie nie maszerują na Rygę albo na inny Tallin i nie próbują od wewnątrz zniszczyć NATO, tak? I przede wszystkim państwa bałtyckie, żeby przewrócić kolejne kostki domina. I okazało się, że Putin przegrał w wymiarze politycznym, ponieważ już przegrał. W wymiarze politycznym nie znamy wyniku wojny, miejmy nadzieję, że na korzyść Ukrainy, ale w wymiarze politycznym już przegrał, ponieważ to jego ultimatum skończyło się tym, że Szwecja i Finlandia postanowiły w obawie przed Rosją wejść do NATO, czyli NATO się nie zwinęło tak jak chciał Putin, ale rozwinęło o kolejne państwa. Państwa, przypomnijmy, które w swojej historii dowiodły raczej dosyć dużej neutralności geopolitycznej, zwłaszcza Szwecja, ale Finlandia także stała gdzieś na uboczu. Więc politycznie Putin już wojnę przegrał, być może nawet w starciach frakcji na Kremlu powoli przegrywa ją nawet w samej Rosji. Zresztą nie można wykluczyć, że zniknie, że ktoś go inny zastąpi. Tak samo nie można wykluczyć, że jednak będzie w jakiś sposób zacementowany na tym stanowisku, prawda, otoczy się najwierniejszymi pretorianami. Dalej będzie prowadził dziwne odprawy, mówił różne rzeczy i jakoś to przetrwa. Ale nie wykluczam scenariusza, w którym tąpnięcia wewnętrzne, na przykład gospodarcze w Rosji, przekują się na jakieś tąpnięcia polityczne i pierwsza zacznie pękać w tym wypadku Rosja, angażując swoje siły na Ukrainie. I świadczą o tym za tym dane. Przede wszystkim dane demograficzne. Po pierwsze, po ogłoszeniu mobilizacji setki tysięcy młodych mężczyzn uciekło z Rosji. O samej Gruzji wiemy, że przez Gruzję przejechało około 500 000 młodych Rosjan. Samej Gruzji, a jeszcze z Kazachstanu i inne państwa, do których uciekali. Z czego 100 tysięcy zostało w samej Gruzji, a 400 tysięcy potraktowało Gruzję tylko jako państwo transferowe. Ludzie ci w wojsku rosyjskim służyć już nie będą i pracować w gospodarce rosyjskiej już nie będą, póki trwa wojna, a nawet możemy powiedzieć, póki Putin jest u władzy. Bardzo często zresztą byli to ludzie, którzy, jak to oni mówią, specjalną wojskową operację popierali, ale jak się okazało, że trzeba w niej służyć, to już nie byli tacy skorzy do zabawy. Więc wcale nie jestem przekonany, że tutaj Rosja ma mocniejsze karty na tej wojnie niż Ukraina. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie czysto militarne, bo ja też piszę dużo o kwestiach militarnych jako dziennikarz,
Więc muszę powiedzieć to, co jakby też śledzę, analizuję i to, co też widziałem na własne oczy. Moim zdaniem świadczy to za tym, że inicjatywa operacyjna jest w rękach Kijowa i Ukraińcy po ofensywie pod Izium, po ofensywie pod Chersoniem mogą się pokusić jeszcze o jakieś duże zwycięstwo na froncie, nawet w okresie zimowym, dlatego że Rosjanie na zimę na froncie nie są przygotowani, a Ukraińcy są przygotowani i nawet moim zdaniem wszystko świadczy za tym, że do tej ofensywy musi dojść, bo wydaje mi się, że Ukraińcy mogą się obawiać, że Rosjanie będą na przykład szkolili na terytorium Rosji zmobilizowanych rezerwistów, będą przesyłali kolejne rezerwy, będą starali okrzepnąć. A póki są słabsi na froncie, to trzeba uderzać teraz, a nie czekać. A w zimie wiadomo, że ci żołnierze rosyjscy mają jeszcze niższą chęć do walki. Więc no wszystko wskazuje na tym, że jeszcze będziemy jakiś triumf ukraińskiej armii oglądali na tej wojnie. Czat. Ja chciałem jeszcze czat tutaj zaktywizować. Widzę pani Kasia, pani Martyna, może pan Radosław może mają jakieś pytania. A jak nie ma pytań, no to oczywiście. Może z sali coś. Czat na pewno się za chwilkę zaktywizuje. Wierzę w tych państwa głęboko. A póki czekamy na pytania na czacie, to ja zadam takie bardzo ogólne pytanie. W zasadzie o co teraz o Rosji putinowskiej może chodzić? No bo wiemy już, że ona w tym takim wymiarze politycznym, strategicznym przegrała. Naturalnie wydawałoby się wycofanie i nie tracenie żołnierzy, nie tracenie potencjału militarnego, który można by było odbudować, zamiast zmarnotrawić, tak jak teraz wykorzystać w jakiejś dłuższej przerwie, być może w ramach kontrataku. W tym momencie wydaje się, że cała wojna tak naprawdę trwa tylko po to, żeby uratować twarz Putina. Czy tak rzeczywiście jest, czy jest w tym dłuższy sens? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Tak jak mówię, czytałem w tych pamiętnikach, to jest niesłychana paralela czasowa, w jaki sposób Rosjanie przegrali walki z Japończykami. Gdy skoncentrowali swoją flotę do walki z Japończykami, to pierwsze co zrobili, to wydali wielki bal na jednym z okrętów. I albo na przykład Dobor Muśnicki pisze o tym, że podczas I wojny światowej dowódca rosyjskiego korpusu własnoręcznie podpisywał zaproszenia na przykład dla kadry oficerskiej, wyższej kadry oficerskiej do teatru, w czasie kiedy trwały operacje, tak, na zapleczu pusto organizowane. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że siłą jakby te kostki domina w tej indolencji, korupcji, jakby niezrozumieniu całej tej sytuacji, rzeczywistości, tego co się dzieje na wojnie już jest tak wielka, czyli te elity rosyjskie, wojskowe i polityczne zostały tak odklejone od rzeczywistości, że w zasadzie nikt już w ten sposób nie myśli, no bo to, co powiedziałeś, zakładałoby racjonalność działania. I tak z takiego samego wniosku, z takiego samego założenia wychodzili eksperci, którzy twierdzili, że Putin nie uderzy, bo miałby zbyt dużo do stracenia. No bo wiadomo, sankcje, nawet jeżeli by ta operacja się udała, tak, no to pacyfikowanie partyzantów ukraińskich, pacyfikowanie miast i tak dalej. Tak czy inaczej strata ta biznesowa, gospodarcza nie opłacałoby się, tak? Tylko w ten sposób nie myśli dyktator. Tak samo oceniano przecież Hitlera, czy zaatakuje, tak? Te wszystkie rozmowy w Monachium. Tak samo oceniano Stalina. To jest wszystko, jakby nasze mózgi są skonstruowane na, my jesteśmy ludźmi normalnymi, więc my analizujemy, co by zrobił normalny człowiek. Tymczasem mózg takiego socjopaty, dyktatora jest zupełnie inaczej nastawiony. To jest osoba, takie myślę, wydaje mi się, że analizy, co zrobi Putin, to powinni coś eksperci od kryminalistyki pisać, tak? Albo ci wszyscy psycholodzy, którzy badają wielkich tych wszystkich morderców, gwałcicieli i tak dalej, bo to jest zupełnie inaczej skonstruowane jakiekolwiek myślenie, o ile jakiekolwiek jest. I faktycznie należałoby wojnę zakończyć, na przykład żołnierzy wycofać, bo z każdym dniem wojny straty rosyjskie, powiedzmy, że strat ludzkich nie liczą, tak? No bo to dla nich jest jakby ludzi mnogo, więc to jest to powiedzenie Stalina, chociaż to też tak nie wygląda, więc, ale zakładając, że życie ludzkie się dla nich nie liczy,
No to ten sprzęt, który, bo teraz technologia wojskowa to nie jest tak jak prawda w Stalingradzie, że tam zjeżdża z rampy T-34 i nie można nim walczyć. No teraz czołg, a zwłaszcza rakieta, to jest wszystko zaawansowana technologia, która potrzebuje podzespołów, których Rosja oczywiście nakupowała w magazynach, ale one kiedyś się skończą. Uzupełnianie tych strat w samolotach, w rakietach i tak dalej jest już teraz tak naprawdę niemożliwe. Więc wszystko przemawia za tym. Ale prestiżowo, jeżeli chodzi o politykę Putina, no to on przyznałby się do klęski, więc on będzie brnął z każdym krokiem. Będzie się to tak jakby ta otchłań, w tą otchłań tej wojny bez dna, ilu jeszcze ludzi trafi do okopów, to się póki co, póki nie tąpnie coś wewnątrz Rosji, to się moim zdaniem nie skończy. Bo teraz chodzi tylko o prestiż. Przecież gdy Rosjanie szli na Kijów z głupim planem zdobycia Kijowa, bo kto był w Kijowie, ten wie, że jest to ogromne miasto i pomysł, żeby go z marszu zdobyć w jakiejś takiej dziwnej operacji, to był w ogóle poroniony, ale zakładając to, przegrali bitwę pod Kijowem, więc zaczęli minimalizować cele, więc doszli do wniosku, że zajmą wschodnią Ukrainę. Znowu ruszyli na Charków, zostali zatrzymani, więc zminimalizowali cele o Donbas, tak? Czyli żeby już ten wypchnąć w tych obwodach i na południu. To musieli znowu zminimalizować cele i zobaczmy, co się dzieje. Zmienia się dowódca, znaczy zmienia się dowódca, tak naprawdę tworzy się dopiero głównodowodzący wojskowy, taki nominowany głównodowodzący wojskowy, Surowikin, ksywa generał Armagedon, który został dowódcą wojsk inwazyjnych. I pierwsze, co on robi, to zaczyna w sposób masowy ostrzeliwać miasta, ale tak naprawdę jego pierwsza decyzja operacyjna wojsk lądowych, taka wielka, to jest wycofanie, odwrót wojsk rosyjskich z zachodniej strony Dniepru z porzuceniem Chersonia. To jak katastrofalna musiała być sytuacja, proszę sobie wyobrazić, jak katastrofalna sytuacja operacyjna wojsk rosyjskich musiała być, skoro podjęto tak niepopularną polityczną decyzję o odwrocie. Jak źle to musiało wyglądać. Czyli no, sytuacja, skoro zdecydowano się na odwrót, to znaczy, że sytuacja, oni wiedzieli po prostu, że oni tam przegrają, więc woleli już zachować to, co tam jest, przerzucić na drugą stronę. Tam zostawili jakieś milicje, jakieś, prawda, czujki, które nawet walki praktycznie nie podjęły. No i w sposób spektakularny po tych kolejnych uderzeniach na południu, no już wiadomo, że 11 listopada Ukraińcy wkroczyli do Chersonia. I teraz z tej minimalizacji coraz bardziej tych celów militarnych, co zostało Rosjanom? Wszystkie siły rzucamy na Bachmut. Jak sobie spojrzycie na mapę, Rosjanie mieli taką ideę fix, że oni zdobędą Słowiańsk, który notabene od 14 roku jest taką, można powiedzieć, ciernią wokół Putina, bo ten Słowiańsk miał być zdobyty już w 14 roku, nie udało się i tak dalej. Słowiańsk i zdobędą słowiański Bachmut i wyjdą na tyły zgrupowania ukraińskiego, które broni Donbasu, zajmą Kramatorsk i, prawda, się przebiją. I pamiętam, że jak zajmowano Sywierodonieck i Lisyczańsk, już na etapie Sywierodoniecka, to w Polsce był taki popłoch, że w zasadzie przekreślano armię ukraińską, że to już w zasadzie jest koniec, bo oni zdobyli Sywierodoniec, że to już w ogóle armia rosyjska przejdzie, to zaraz się rozsypie. Ja wtedy napisałem taki artykuł, żeby nie przekreślać tego zgrupowania, bo Rosjanie muszą najpierw zdobyć słowiański Bachmut, żeby to cokolwiek zrobić. Pod Słowiańskiem zostali odepchnięci, więc ostatni cel Bachmut. Wszystkie siły Rosjanie koncentrują na Bachmucie. I co się okazuje, teraz przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, wylotem, Zełenski był w Bachmucie. Więc przyjechał wręczyć odznaczenia żołnierzom, którzy bronią Bachmutu, pokazać, że Bachmut jest w rękach ukraińskich. Rosjanie rzucili na Bachmut wszystkie siły tam, jakie mogli skoncentrować. Wszystkie inne operacje były połączone z tym, żeby ten Bachmut zdobyć. Nie udało się, bo teraz zostali wyparci z przedmieść. No. Więc oni dalej będą walili głową w mur. Jedyne zagrożenie, jakie widzę teraz, to jeżeli okaże się, że Putin mówi prawdę, bo on w tej swojej dzisiejszej przemowie podkreślił to kolejny raz, on stwierdził, że Rosjanie zmobilizowali w ramach tej częściowej mobilizacji 300 tysięcy rezerwistów, znaczy rezerwistów, tak powiedzmy w cudzysłowie, bo tam wiele z tych osób to są jacyś narkomani, alkoholicy, to też zaraz o tym powiem, jak te wojenkomaty działają, z czego 150 tysięcy rzucono na front,
ale 150 tysięcy gdzieś jest trzymane w Rosji. Jeżeli ci ludzie są gdzieś, byłoby to trudne do ukrycia, bo te rodziny składają petycje, że są w kiepskich warunkach żołnierze trzymani, my widzimy filmiki i tak dalej, to się przedostaje, ale jeżeli te 150 tysięcy gdzieś jest trzymane, szkolone w znośnych warunkach i oni będą na przykład szkoleni przez całą zimę i wtedy ich się rzuci na front, no to już jakąś wartość bojową mają, ale mówię, to jest trudne do zrealizowania po tym, co widzieliśmy przy tym systemie mobilizacji rosyjskiej, skorumpowanym, kiepskim, bez wyposażenia, czy aby kolejne, prawda, zginęły mundury chociażby w Rosji. Nie? Więc no, w dzisiejszych czasach nie wystarczy żołnierzowi dać starego kałacha, ładownicę i dać kilka magazynków amunicji, bo nawet jak on będzie szedł na front, to on będzie widziany na widelcu, tak? Ukraińcy go zobaczą na dronach i tak dalej, więc masowo się też, są takie sytuacje, że masowo się poddają do niewoli. Bardzo często zobaczcie, że w relacjach jeńców jest tak, że no tak, dzień byłem w okopach i trafiłem do niewoli. Tak? Wiele z tych relacji w ogóle jest takim jakby też lekcją poglądową, jak wygląda to szkolenie, jak wygląda cała mobilizacja, jak wygląda niskie morale w szeregach, no i stan zdrowia tych żołnierzy. Tak odsyłam do jednego z wywiadów, które przeprowadził ukraiński dziennikarz. Tu zwracając do dziennikarstwa, też pamiętajmy o ukraińskich dziennikarzach, gdzie informatyk rosyjski 6 lat wcześniej odsłużył swoje w wojsku, został wezwany do kadr w firmie, w której pracował. Tam już czekali na niego smutni panowie, którzy powiedzieli, że albo idzie do wojska, albo idzie do więzienia, więc no, trafił do wojska. Tam trafił w miejsce koncentracji. On, jak stwierdził, ma guz w mózgu i dostaje ataków jakichś drgawek, a na placu apelowym, jak zgromadzono żołnierzy, to mówił, że jeden był o kulach, czyli zmobilizowanego kulawego rezerwistę, a trzeci dostał na placu ataku epilepsji, trzeba było go ratować, tam ataku padaczki. Wartość bojowa takich ludzi jest bardzo znikoma, więc jakby są te dwa scenariusze. Jeden scenariusz niebezpieczny, że Rosjanie gdzieś jeszcze kryją jakieś rezerwy, jakieś odwody i to są ci rezerwiści, którzy jeszcze jakoś nawet ten front zapchają, chociaż wielkich operacji ofensywnych nie można sobie wyobrażać z udziałem takich żołnierzy, moim zdaniem. Raczej to na zasadzie zapchania okopów i wtedy już Ukraińcy nie przejdą. Ale nie zgadzam się z tą opinią, którą głoszą niektórzy szaleni eksperci, że każdy kolejny rzut wojsk rosyjskich będzie lepszy i to jest taki plan, bo moim zdaniem pierwszy rzut, który puścili, był ten najlepszy i on został wybity. Tak? Czyli ci wszyscy desantnicy, specnaz, wojska właśnie takie WDW, piechota morska, to ich rzucono na tą pierwszą fazę operacji i oni po prostu zostali wykoszeni w sposób skuteczny, bo w tych kolumnach po prostu jechali. Tak? Na ura takie zwiad bojem, tak? Mamy pytanie. Tak, na... właśnie widzę. Ale może najpierw tutaj. Tak. Chciałem zapytać w takim razie, jaka jest prawda, pana zdaniem, czy Ukraińcy spodziewali się tej wojny, czy nie? Bo nawet czytałem dzisiaj w Onecie taki artykuł, że mówiąc o tą informację, że Ukraińcy nie spodziewali się, że Amerykanie mówili Ukraińcom, a Ukraińcy nie chcieli słuchać informacji o tym, że Rosjanie będą atakować. Ja jeśli mogę dodać coś do tego pytania, bo to będzie, no, ten sam dotyczyło, kiedy pan uznał, że rzeczywiście ta wojna będzie, bo ja pamiętam taki moment, w którym gruchnęła wiadomość, że Amerykanie wycofują swoich dyplomatów z Ukrainy. Ja wtedy już, no, nie chcę powiedzieć, że byłem pewien, no, bo ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale wtedy to był pierwszy moment, w którym pomyślałem, no to się zacznie. No i się zaczęło. Tak, podobnie miałem, to znaczy jak wycofano dyplomatów rosyjskich. Jak już wycofano dyplomatów rosyjskich, to pomyślałem, że no, wycofuje się z terenu, który będzie objęty walkami, więc to był taki symptom. Na pana pytanie mogę odpowiedzieć w dwójnasób, to znaczy po pierwsze elity ukraińskie wojny się spodziewały i to już wiele lat wcześniej, doradca prezydenta Zełenskiego Arystowicz nawet
wygłosił taką przemowę, że do wojny dojdzie, nawet określił jej przebieg i nawet stwierdził, można powiedzieć, że chociaż on jest uważany za taką osobę dość kontrowersyjną, bardzo często w mediach społecznościowych polemizuje, kłóci się i tak dalej, więc jest takim człowiekiem uważanym za ekscentryka, no ale pośród ekspertów on jako jeden z nielicznych przewidział, że Putin na Ukrainę uderzy w sposób frontalny i że będzie to rozstrzygało, czy Ukraina idzie na, jakby na zachód, czy na wschód, w tym znaczeniu, w którym on powiedział, że rozegra się wielka wojna, oto oznaczenie kierunku zachodniego Ukrainy i że Ukraina na tej wojnie ma duże szanse i że będzie współpracowała z NATO. Można powiedzieć, że wszystkie te fundamentalne rzeczy, które się wydarzyły i zaważyły o obronie ukraińskiej, się przewidziały, tak? Zostały przewidziane przez niego. Więc elity ukraińskie wiedziały, że do ataku dojdzie. Trudno sobie wyobrazić, że wywiad amerykański, brytyjski by o tym nie wiedział. Szkolenie, dostarczanie sprzętu wskazywało raczej, że były symptomy niebezpieczne. I to też dobrze, że się to stało, bo być może było tak, jeżeli byśmy już mieli spekulować na tym poziomie elity, że Joe Biden, czy Boris Johnson, czy te w ogóle ośrodki kierownicze w tych państwach, to byli politycy, których ich służby wywiadowcze mówiły, że Rosjanie szykują inwazję przeciwko Ukrainie i oni mogli podchodzić do tego w dwójnasób, to znaczy dobrze, to my Ukraińców wesprzemy w sposób taki otwarty i to ma być jasny sygnał dla Rosji, że ona nie może tego zrobić. I nawet się mówiło o tym, że Putin przełożył czas ataku. I to były dni, tygodnie, które Ukraina bardzo intensywnie poświęciła na szkolenie, na zdobywanie tego, znaczy zdobywanie, w sensie dostarczanie tego sprzętu i tak dalej, i tak dalej, broni zachodniej, która no, w wielu wypadkach bardzo często to jest też, eksperci twierdzą, że to jest przeszacowywane, natomiast nawet dostarczenie takiego Enlała czy Javelina, nawet jednej sztuki takiemu oddziałowi i wyobraźmy sobie, że takiego Javelina czy Enlała wystrzelił żołnierz ukraiński w czoło kolumny rosyjskiej, no to widzieliśmy, jak zapłonął pierwszy BMP czy pierwszy czołg, no to bardzo często inne zawracały, prawda, uciekały i tak dalej. No, nawet jeden Javelin może zdecydować o przebiegu bitwy w tym wypadku, więc moim zdaniem to miało ogromne, kolosalne znaczenie. Natomiast czy społeczeństwo bano się wojny na pewno, zakładano, że może ona wybuchnąć, no ale wszyscy podchodzili tak jak w późnych latach 30. do Hitlera, czyli nie, nie odważy się, to jest nieracjonalne, to jest niemożliwe. Wszyscy sobie racjonalizowali, że koszt tej wojny dla Putina byłby zbyt wielki. Jak się okazało, rację miały tutaj służby wywiadowcze. No i pamiętajmy o czacie. Tak, czat, dokładnie. Tak, tak. Komputer jest widoczny. Jest, ja to widzę właśnie, tak. Tutaj trzymam to pytanie jeszcze. Czy doświadczenia wojny na... Może przeczytam, żeby wszyscy widzieli. Czy doświadczenia wojny na Ukrainie znacząco wpłynęły na pańskie podejście do pracy dziennikarskiej, zachęciły do drążenia prawdy, czy raczej zniechęciły ze względu na skalę okrucieństwa? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że obecne moje podróże reporterskie po ogarniętej walkami Ukrainie nie wpłynęły aż tak mocno na jakby mój warsztat dziennikarski, jak na kolegów, którzy po prostu pierwszy raz pojechali, żeby u wojny relacjonować. To znaczy, no ja mam też doświadczenia wcześniejsze z Iraku czy z samego Donbasu, więc trochę mam wrażenie, że wiedziałem, czego się spodziewać. Oczywiście skala no, jest przerażająca i okrutna, tak jak pan wspomniał w pytaniu. Natomiast na pewno nie zniechęciły mnie. Natomiast ja drążenie prawdy rozumiem przez poszanowanie bezpieczeństwa ludzi, którzy mnie goszczą. To znaczy, jeżeli obowiązują na danym terytorium jakieś zasady, a jedną z tych zasad jest to, że się nie robi zdjęcia byle gdzie, no to ja się tak zachowuję. No, ktoś może powiedzieć, że dla niego jest najważniejsza prawda, to on tam, prawda, pojedzie, wciśnie się gdzieś, prawda, tutaj, tu go zatrzymają, to on pojedzie tam. I musi zrobić takie zdjęcie i tak dalej. Okej, rozumiem, on ma taką misję, to jest dla niego bardzo ważne. W przypadku tych reportaży, które ja pisałem, nie było to aż takie niezbędne. Natomiast ja na pewno robiłem w ten sposób, że nie publikowałem zdjęć, które w jakikolwiek sposób mogłyby narazić moich rozmówców, czy to żołnierzy Armii Ukraińskiej,
czy to ludność cywilną. I wiem, że z tego powodu też jestem szanowany i jakby ta moja praca dziennikarska została przez tych ludzi oceniona jak najwyżej. No, gdyby tak nie było, to prawda, podróż by się skończyła na jednej, a tych podróży było cztery. Natomiast to trzeba by chyba pytanie zadać tym dziennikarzom, a jest ich trochę, którzy pierwszy raz pojechali relacjonować wojnę, jest to dla nich pierwsza wojna. No i bardzo wielu z nich bardzo często jeździ, dużo wykonują, kawał świetnej roboty. Pozdrawiam ich z tego miejsca, modlę się, żeby wrócili cali i zdrowi. Ostatnio byłem na takim wydarzeniu, gdzie zgromadziło się bardzo dużo reporterów wojennych, chociaż tak jak mówię, relatywnie na skalę społeczną jest nas mało. I porozmawialiśmy chwilkę, no i bardzo miło nam się rozmawiało w tym znaczeniu, że dobrze, żeśmy się wszyscy spotkali w zdrowiu i cali i zdrowi. Nie widzę już więcej pytań na czacie. Czas naszego spotkania też nieubłaganie się kończy. Czy mam jeszcze jakieś pytania na sali? To ja bym może zapytał się o tezę Jarosława Wolskiego. Jarosław Wolski w swoich niedawnych materiałach stwierdził, że pod koniec lutego, kiedy zaczął się atak, on nie był do końca przewidziany przez stronę ukraińską, przynajmniej jego skala. Armia ukraińska nie była w pełni rozwinięta i że było obłos, i że ten plan rosyjski nie był aż tak zły, jak go teraz uważamy, że Ukraina była obłos od porażki i bardzo dużo szczęścia i zaparcia uratowało Ukrainę, natomiast że mitem jest, jakoby od początku ta operacja była fatalnie zaplanowana i od początku Rosjanie byli bez szans. Ukraińcom chyba nie tyle nawet dopisało już szczęście, to po prostu zachodnia pomoc. Bez niej tak się dużo nie było. Znaczy właśnie osobiście ciężko jest się ustosunkować do tej wypowiedzi, bo z jednej strony cenię Jarosława Wolskiego, jego ekspercką wiedzę, z drugiej strony nie wiem, na ile taką odważną tezę można postawić. No ja zawsze jestem wyważony w tego rodzaju ocenach. Wydaje mi się, że tezy Jarosława Wolskiego się nie sprawdziły. Jest to udokumentowane przez ludzi, którzy obserwują jego analityczną działalność, jeżeli chodzi o komentowanie wojny na Ukrainie. I są dowody najrozmaitsze, chociażby to, że stwierdził, że tam któregoś dnia, nie pamiętam z którego to była informacja, natomiast którego dnia Rosjanie już wezmą Charków. On już Charków skreślił, ten Charków nie został zdobyty przez Rosjan i tak dalej. Na pewno trzeba by zdefiniować, co to znaczy gotowość. Czy armia ukraińska była gotowa do wygrania wojny? No nie, bo takiej gotowości nie może mieć żadna armia, bo nie wie, jak się wojna potoczy. Ale czy armia ukraińska, czy siły zbrojne Ukrainy były gotowe na godzinę W, że do ataku dojdzie? W mojej opinii tak. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko zostało zrobione przed wybuchem, bo nigdy tak nie jest. Oczywiście ta obrona terytorialna zaczęła się rekrutować, no sam to widziałem, tysiące Ukraińców zgłaszało się do punktów werbunkowych, żeby się zaciągnąć do obrony terytorialnej. To wszystko pomogło uniknąć Krymu 2014, ponieważ były oddziały separatystyczne, takie quasi, powiedzmy, jakieś dywersyjne, sabotażystów i tak dalej, to było. Ale oni wszyscy wyłapani, no bo naród się zmilitaryzował, wszyscy mężczyźni chcieli iść do wiada, było tych checkpointów masę, więc mysz by się nie prześlizgnęła po prostu, tak? Więc oni ich wyłapali. Z tezą, że operacja była przygotowana wcale nie tak fatalnie, to już nie pamiętam, co Jarosław Wolski mówił na ten temat. Też nie chcę jakoś tam z nim polemizować, bo wydaje mi się, że jakby działamy na troszkę innym obszarze. To znaczy ja też jako reporter wojenny, jak już jestem tam na miejscu, to nie wchodzę w rolę geopolitycznego analityka, tylko po prostu robię reportaż. Natomiast też oczywiście zdarzają mi się teksty takie z tego, powiedzmy, z tego poziomu nie, prawda, małego odcinka pod Charków na przykład, tylko takiego ogólnie z pozycji operacyjnej pewne sprawy analizować. Natomiast z relacji, które posiadamy, a jakby ja mówię zawsze tak, że bazujmy na dowodach empirycznych, czyli na tym, co już się wydarzyło, bo to jest takie, na podstawie czego możemy wysnuć takie wnioski. To jest dla mnie zawsze bardzo niebezpieczne. Skoro Putin wspierał, organizował i tak dalej walki w Donbasie, to myśmy założyli na podstawie czego, że on nie zaatakuje Ukrainy. Skoro
to zrobił, no to naturalnie powinniśmy zakładać, że zrobi to, skoro już to robił. I tak samo, skoro mamy masę relacji wojskowych od strony rosyjskiej, jak źle została przeprowadzona ta operacja od tej strony, to na podstawie czego mamy wnioskować, że wcale nie została źle przeprowadzona. Są już spisane świadectwa między innymi jednego z rosyjskich żołnierzy, który służył w elitarnej jednostce. One zostały opublikowane na jednej z platform społecznościowych rosyjskich, no, które wiadomo są infiltrowane i tak dalej. My nie wiemy, czy to jest jakaś prowokacja służb rosyjskich, ale no, potwierdzają to też inne relacje. Tak? I w tym sytuacji to, co on pisze, no to skala fatalności prowadzenia tej operacji jest jeszcze wyższa niż my w ogóle zakładamy, bo mogłoby się okazać, według tego, co te informacje są podawane, że sztab rosyjski zakładał większą ilość żołnierzy niż miał w rzeczywistości. Bo na poziomie jednostek wojskowych raportowano, że w batalionie czy w kompanii jest tylu a tylu ludzi po to, żeby po prostu brać żołd, wpisywać tych ludzi, a tych ludzi nie było, oni byli tylko na papierze. I to jest potwierdzone. No jeżeli nie była fatalnie przeprowadzona operacja, no to co wydarzyło się pod Kijowem? No ja byłem w tych okopach, które Rosjanie opuścili bardzo szybko i to widać było, że z nich bardzo szybko uciekli. Tak? Więc samo w ogóle już, sama próba z takiej, powiedzmy, jeżeli chodzi o kunszt wojskowy, przeprowadzenia tej operacji, to była operacja moim zdaniem policyjna, nie wojskowa. Zaplanowana polityczna operacja policyjna, to znaczy szybko zdobyć lotniska, szybko ruszyć na Kijów, postrzelać, niech się przestraszą, uciekną i wtedy robić, jakby robić tą swoją operację. Natomiast z punktu widzenia wojskowego, no okazało się, że skończyło się tak, jakby to wszystko miało się skończyć, czyli te punkty desantu zostały wyizolowane, nie dotarły te kolumny wojsk lądowych rosyjskich, no Kijów nie został wzięty, były jakieś obrazki takie w ogóle przedziwne, że na przykład transporter opancerzony rosyjski sam jeden jechał ulicami Kijowa i rozjeżdżał jakiegoś bogu ducha winnego staruszka w samochodzie. W ogóle ten staruszek to przeżył, bo tylko z takiego sprasowanego samochodu go wyciągnęli, więc skala kuriozum i absurdu tej wojny jest ogromna. No przecież to, żeby ktoś przewidział, że jakiś osamotniony transporter będzie jechał przez Kijów, to jedna sprawa, to już jest kuriozalne. Natomiast drugie, że on będzie zamiast jakiś obiekt czy strzelać, on będzie rozjeżdżał, prawda, cywilów w samochodzie, a po trzecie, że ten cywil to przeżyje. Prawda. To już jest jakby poziom, więc tak jak mówię, no Jarosław Wolski, jeżeli czytał wspomnienia na przykład polskich żołnierzy służących w armii carskiej, którzy służyli pod komendą rosyjską i spotykali się z tego rodzaju absurdami, no to będzie wiedział, że to w jaki sposób fatalnie są w stanie Rosjanie zaplanować takie operacje, to podobnie wydarzył się i teraz i ma cały czas miejsce. No, Cherson jest tego najlepszym dowodem. Musi w końcu na zachodnim brzegu Dniepru porzucić pozycję. Co to oznacza z punktu widzenia wojskowego? Że wiedzieli, że po prostu całe zgrupowanie rosyjskie tam albo zginie, albo trafi do niewoli. Czas już za nim. Mamy tak. Tam dalej pytań. Czy sala jeszcze wyładnie coś wyrzuci ciebie? Pytań nie dożyło. Więc ja pozwolę sobie może zakończyć to pytaniem po prostu. Jak się wszystko skończy? Nawet nie pytam kiedy, ale jak? Dzisiaj, ponieważ Zełański był w Bachmucie i poleciał do Waszyngtonu, to Rosjanie zawsze muszą odpowiedzieć po swojemu, więc zorganizowali taką odprawę Szojgu, Gierasimowa i Putina dla najwyższej kadry oficerskiej. I na tej odprawie no, pojawiły się różne tezy, jak będą rozbudowywali wojsko Rosjanie, na ile w ogóle mają takie możliwości, to jest inny temat. Ale tam padły takie słowa, że co najmniej do końca 2023 roku Rosjanie będą planowali tą operację. Więc moim zdaniem raczej to, co już eksperci ocenili, że trzeba się przygotować na dłuższą wojnę i moim zdaniem pytanie, gdzie zobaczymy te pierwsze takie mocne pęknięcia, na przykład w gospodarce, w zmęczeniu wojną, w możliwościach prowadzenia wojny. Nie jestem przekonany, że w pierwszym rzędzie po stronie ukraińskiej i ja to widzę w ten sposób, że to, co możemy założyć na podstawie tego, co już się wydarzyło i tych wszystkich czynników, które w jakiś sposób to uprawdopodobniają,
to to, że dojdzie do ofensywy ukraińskiej na jakimś odcinku frontu. Może dojść jeszcze w zimę, póki Rosjanie, tak jak mówię, nie okrzepli na tych pozycjach nowych na przykład. I mobicy, których przysyłają, czyli zmobilizowani rezerwiści, nie przedstawiają żadnej wartości bojowej. I wtedy jakby będzie ta desperacja Rosjan, żeby znowu coś zdobyć, coraz bardziej rosła. I po tej kolejnej klęsce frontowej, no zaczną się pojawiać pytania, co dalej. Rosjanie będą chcieli przeciągać wojnę z jednej strony, z drugiej strony starać się wymuszać rozmowy pokojowe, więc bombardowania obiektów cywilnych dalej będą miały miejsce, żeby wymuszać rozmowy pokojowe, które będą tak naprawdę grą na czas. I pytanie, gdzie te pęknięcia będą szybciej. Jeżeli w Rosji, to się może okazać, że coś się wydarzy w Rosji i się pozmienia, natomiast no, może być też tak, że ten układ obecny będzie zabetonowany i będzie taka wojna, na którą Rosjanie będą mobilizowali coraz to kolejną hałastrę nieuzbrojoną, tu przegrają, tu utrzymają i to takie właśnie niekończące się piekło w okopach. Czyli kluczem może być rosyjskie społeczeństwo, które w końcu powie nie. Tak, to jest i to, że stracili bardzo dużo młodych mężczyzn, którzy po prostu uciekli przed mobilizacją i gospodarka rosyjska, no wiadomo, w Rosji bieda nigdy nie była jakimś ewenementem i czymś nadzwyczajnym, tak? To raczej są duże połacie biednych rejonów w Rosji, ale no, w Rosji też wybuchały rewolucje, był okres wielkiej smuty, okres wymiany władzy. Putin wieczny nie będzie. Tak, więc to nawet jak go w jakimś mauzoleum wezmą i schowają na wzór Lenina, no to no jego wpływ na politykę się skończy, co oczywiście nie oznacza, że przyjdzie jakiś światły liberał, no tego się nie spodziewajmy. Ale przyjdzie taki moment, że koszt wojny, i to jest właśnie też rola Zachodu, żeby ten koszt wojny ze strony rosyjskiej podnieść maksymalnie. Dlatego dostarczenie baterii Patriot, dlatego dostarczenie wyrzutni HIMARS. Dlatego dostarczenie jakiegokolwiek wsparcia podnosi Rosji koszt wojny i prawda, przyjdą roztopy, tak jak teraz za oknem i może się okazać, że ten koszt będzie zbyt wysoki i na Kremlu nawet frakcje wokół Putina będą musiały to przekalkulować. To jest ten scenariusz, który zakłada jakieś zakończenie, jakąś zmianę ze strony rosyjskiej, ale możemy też zakładać scenariusz, że po prostu to będzie Donbas, jak ja to mówię, Donbas do kwadratu, czyli to, co było przed frontalną inwazją, tylko na całej linii frontu, prawda, od tam południa, chyba że Ukraińcy się przebiją, miejmy nadzieję, że w jakimś strategicznym miejscu, że wezmą na przykład, dojdą do Krymu, ale po prostu takie piekło w okopach, które będzie trwało, trwało i trwało. Pytań więcej ani z sali, ani z czatu nie mamy, więc w takim razie kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To tutaj prowadzący. Spotkanie już. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję za obecność na naszym spotkaniu, zarówno Państwu na sali, jak i Państwu przed ekranami. Konkluzja wydaje się być prosta. Żadna władza, po pierwsze, wiele zależy od społeczeństwa, a po drugie, żadna władza nie jest wieczna i wraz z jej końcem mogą nastać w końcu te lepsze czasy. Miejmy nadzieję, że to nie będzie dopiero za rok, tak jak powiedział pan redaktor Michał Gruszewski, że może to potrwać do końca 2023 roku. Miejmy nadzieję, że rosyjskie społeczeństwo i rosyjskie elity szybciej pójdą po rozum do głowy. Nie przedłużając dłużej naszego dzisiejszego spotkania, jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do śledzenia fanpage'a Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji. Tam na bieżąco będą znajdować Państwo informacje o naszych kolejnych wydarzeniach planowanych na 2023 rok, bo jako się rzekło na początku, tym ukraińskim czy w ogóle wschodnim akcentem kończymy naszą działalność w roku 2022. W związku z czym nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu wesołych, rodzinnych, ciepłych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i oby 2023 rok przyniósł i nam, i naszym przyjaciołom za wschodnią granicą dużo lepszy czas i wyłącznie chwile, które będą dawać na naszych twarzach uśmiech. Serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia w 2023 roku. Do widzenia.